Mogła cały dzień coś jeść, ale ma niedowagę. Myślała, że jedząc słodycze, ciasta z kremem pomoże sobie. Bierze udział w programie Metamorfozy, proszę Państwa, i są już pierwsze efekty. Efekt to w pasie 5,5 cm więcej, 3,6 kg więcej, tkanka tłuszczowa z 19% do 21%, no i masy mięśniowej więcej o 1,5 kg. Powitajmy bardzo gorąco przed Państwem Joanna Jadeczko! Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo pięknie, no piękny uśmiech na twarzy. Zapewne jest Pani zadowolona z udziału w programie Metamorfozy. Jakieś tam na początku obawy były, ale teraz chyba prysły niczym bańka mydlana. Tak, jestem bardzo zadowolona, bo przybyło mi troszeczkę kilogramów, mam lepsze samopoczucie, zmieniłam swoją dietę i jestem szczęśliwa. Co zrobić, żeby przytyć? Trzeba dużo ćwiczyć, dużo jeść. Ale trzeba mieć specjalną dietę też. Jesteśmy pod okiem Dalicji. Ona nam wszystko mówi, co mamy jak robić. Trener jest wspaniały. Daje nam ostry wycisk na siłowni, ale są tego efekty. Są pierwsze efekty, proszę Państwa. 0,6 kg mniej, 2 kg tkanki mięśniowej więcej, 2% tkanki tłuszczowej mniej. Nawodnienie wzrosło o 2%. Powiadała, już nie powiada. Proszę Państwa, Halina Bogdan! Pani Halinko! Witamy, witamy, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. To wielka radość na twarzy, to miło widzieć Pani Halinko. Jaki wynik? Tak naprawdę to nie obiecuję nic. Obiecuję, że się będę starać tak jak mogę, a wspierają mnie w domu wszyscy, pilnują w nocy, nawet potrafię wstawać po cichu czasem jeszcze, przyznaję się, wstaję po cichu w nocy, otwieram lodówkę, a w lodówce zgadnijcie co? Światło! Światło, tak! A moi synowie po prostu zabierają mi z lodówki i pilnują mnie i tylko jest tak, a co ty tam robisz? Ja mówię, chciałam wody popić. No i niestety biorę wodę i do łóżka. Efekty do tej pory? 3 kg mniej w pasie 7 cm, pod biustem 8 cm, w biodrach 2 cm. Zresztą niech Państwo ocenią sami. Panie i Panowie, Magdalena Babrzyk! Pani Magdaleno, witamy, witamy bardzo serdecznie. Ja zapamiętałem ten promienny uśmiech z naszego pierwszego spotkania. A czy były takie chwile zwątpienia? Bo zajęcia, treningi, spotkania, no macie właściwie codziennie. To przewraca troszeczkę życie do góry nogami. Troszeczkę przewraca, ale jednocześnie można się odebrać od domu i codziennych obowiązków. Znajomi, rodzina po powrocie, gdy pani wraca do domu, pytają, jak było, co było, opowiadaj. Znaczy mąż pyta najbardziej. I tak samo planuję chodzić na siłownię, żeby mnie wspierać. A już jakieś ćwiczenia pani mężowi musiała prezentować? Słuchaj, znam coś takiego, co działa. Może ty byś chciał poćwiczyć? Pokażę. Chętnie pokażę. Ale mój mąż jest chudziutki, to nie potrzeba. Chudziutki, tak? Nie musi. W pasie 6,5 cm mniej. W klatce piersiowej 7,5 cm mniej. W biodrach 4 cm mniej. Ponad 9 kg mniej? Taką mam informację. 3% tkanki tłuszczowej, 2% nawodnienie, spala o 300 kilokalorii więcej niż na początku. No to poznajmy tego bohatera, Łukasz Koncewicz. Nie popijać i ćwiczyć, dużo ćwiczyć. Siłownia, basen, dodatkowo treningi boksingu, to wszystko daje efekty. Słuchaj, straciłeś to prawie 10 kg 3 tygodnie. Jest to bezpieczne? Nie wiem. Ale widzę, że czujesz się znakomicie, tak? Organizm? Organizm doskonale. Lepsza kondycja. Się wysypiam. Wszystko. Wszystko jest na tak i na plus. Czy do tej siłowni dochodzi też bieganie rano, wieczorami, czy...
Czasem tak. A jak to jest z tym odżywianiem? Bo tutaj przeczytałem, że interesujesz się odżywianiem. Zmieniłeś już jakieś nawyki? Ja pamiętam, coś mówiłeś na początku o fast foodach, tak? Niestety, to poszły mi pamięć. Ale tutaj właśnie chciałem pozdrowić swoją grupę wsparcia, która niestety stoi i odżywia się przy fast foodzie. Ale to jest smaczne. Dzisiaj można walentynki smacznego życzymy. Tak, dokładnie. Chciałem jeszcze właśnie pozdrowić ekipę wsparcia, ekipę JSD, która całą w 100% mnie wspiera. Siłownia, basen mobilizują mnie do działania. No to dalszej mobilizacji my także życzymy. Wielkie brawa, proszę Państwa. Zajadał stresy, lenił się, by uprawiać sport, podjadał przy telewizorze, tak jak my, prawda? Przestał zastanawiać się nad jedzeniem, praca społeczna całkowicie absorbowała jego życie, dbając o innych, zapomniał o sobie. O efektach, mam nadzieję, za chwileczkę mi opowie Łukasz Walcer. Zapraszamy Łukasza. Witamy serdecznie, Łukasz. Witamy pięknie. To widać na pierwszy rzut oka, ale okiem trudno to zmierzyć. Jakie efekty? Ile tam spadło? Spadło 7 kg. 7 kg. Zasłużył na brawa, drodzy Państwo. I co, siłownia? Siłownia, basen i oczywiście od czasu do czasu Nordic Walking. A jeśli chodzi o odżywianie, bo wszyscy tak nam dosyć ogólnie powiedzieli, zmienili nawyki, inaczej się odżywiają. Co konkretnie jesz? Jak wygląda śniadanie, obiad, kolacja, obrazowo? No u mnie to jest wegetariański posiłek. Zmieniłem to, iż nie piję na przykład alkoholu już w ogóle teraz. Do tego musi być kromka chleba zbożowego, owsianego jakiego. Obiad, na litość boską, coś na ciepło musi. Oczywiście, zupy wegetariańskie oraz można gołąbki wegetariańskie, różnego rodzaju warzywa na parze gotowane. A kolacja jest czy nie ma? Jest kolacja, oczywiście, różnego rodzaju surówki i wegetariańskie po prostu danie są. No to trzymamy kciuki, proszę Państwa, brawa. Od listopada, i to jest bardzo ciekawa informacja, od listopada w Centrum Odżywiania i Kontroli Wagi Schudów, drodzy Państwo, 25,3 kg. Zwrócił się po pomoc, bo chce żyć dla swoich trzech pięknych pań, oczywiście małżonka i dwie córki, pozdrawiamy. Swój program nadal kontynuuje, siłownia, basen, indywidualny program odżywiania. O efektach niech sam opowie, niech Państwu je zaprezentuje Karol Guzy! Witam, Karol. Zło do zaczęcia programu. Teraz jest jakieś tam 7 kg, waga troszkę się zatrzymała, ale idzie wszystko w masę mięśniową i tak jak już wcześniej zapowiadałem na swoim fanpage'u, zamierzam w tym programie spłynąć jeszcze jakiś, znaczy zamknął cały program na zrzuceniu 25 kg. Dzisiaj, Karol, rozmawiałem o tych twoich efektach z pewnym znajomym, no i on, wiesz, tak powiedział, zobaczysz, zobaczysz, to wróci. Wróci czy nie wróci? Jeżeli będziemy racjonalnie się odżywiać, gdzieś uczymy w Centrum Kontroli Wagi i później jestem jakaś, wiadomo, stabilizacja przez kilka lat i odżywianie, to będzie wahać się waga gdzieś w granicach 5 kg. Ale już ja te swoje komplety schabowe niestety zjadłem, więc zostanie kurczaczek. Jeśli chodzi o inne jakieś takie naprawdę, wiesz, smaczne potrawy, ta twoja dieta jest jakoś urozmaicona? Możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy, które lubisz tak naprawdę? Musiałem troszkę polubić inne rzeczy, ale są w zastępstwie ryby, kurczaczek w różnych postaciach, na parze rybki pieczone, tutaj trener Jerzy Łaniec też tam dużo podpowiada na siłowni, więc można inaczej to zastąpić bez soli, bez cukru, także na ziółeczkach i jedziemy ostro. Podziwiamy Ciebie. Trzymamy kciuki, proszę Państwa. Proszę Państwa, są już pierwsze efekty 10 cm w klatce piersiowej. Krzysztof Gef, zapraszamy. Mówię, że to niekiedy katorga. No ja to się kapuję cały czas. Raz siłownia, drugi raz basen. Z jedzeniem jest całkiem w porządku. Myślę, że dużo mniej jem na chwilę obecną, ale nie dlatego, że chcę mniej się jeść, tylko po prostu nie mam takiej potrzeby. Tak dobrali mi dietę, tak zmienili moje po prostu zapatrywanie na jedzenie, że zupełnie to inaczej teraz się przedstawia. Tych ćwiczeń to ile jest dziennie w tygodniu?
co drugi dzień siłownia, codziennie basen. Codziennie basen, co drugi dzień siłownia, no jeszcze masaże, chodzę na masaże. Czujesz się niekiedy na tyle osłabiony, że wracasz do domu i wiesz, nie mam siły. Padnę na kanapę, zasypiam. Słuchaj, powiem ci tak, piątek, sobotę, tak, ale na początku tygodnia znowu wraca energia. Jestem na takich suplementach diety, że jest tej energii nie brakuje.